Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam jak zwykle bardzo serdecznie, bardzo też jesiennie, proszę zauważyć, przynajmniej w tym momencie, kiedy ten program jest nagrywany, ta polska cudowna jesień jest naprawdę cudowna, tyle słońca, tyle tego jeszcze ciepła, tyle tych ptaków rozśpiewanych, tyle tych liści spadających z drzew, szeleszczących, wielobarwnych, to wszystko świadczy, proszę Państwa, o czym? No, o tym, że ta nasza polska jesień jest naprawdę cudowną polską jesienią, ale to podkreślam, świadczy to o przemijaniu czasu, przemija postać tego świata, to właśnie w tym momencie, to właśnie o takiej porze roku bardzo łatwo, albo przynajmniej o wiele łatwiej jest zastanowić się nad sensem swojego życia, nad jego przemijaniem, nad jego płynnością, nad jego względnością. Trudne to są refleksje, ale są to refleksje, o które się warto naprawdę bardzo pokusić, a wtedy takie nasze życie będzie bardziej odpowiedzialne i będzie też bardziej dojrzałe. Przemija postać tego świata. Zobaczmy, jest już początek nowego miesiąca, 10 miesiąca etapu 2020. Świadczy to o czym? O tym, że zbliżamy się do końca roku pańskiego 2020, chociaż jeszcze pozostały 3 miesiące, a może tylko 3 miesiące. To zależy dla kogo, bo jak wiemy, czas jest bardzo względną wartością. Dla jednego jedna minuta nieraz wydaje się wiecznością, dla człowieka na przykład cierpiącego, a dla innego ta minuta jest czymś tak szybkim, że nawet nie zdąży się zorientować, że już ona upłynęła. Ale to już wystarczy na ten temat, to właśnie o tej względności, o tej właśnie refleksji nad przemijaniem, nad sensem naszego życia. Kochani, rozpoczęliśmy, jak powiedziałem, nowy miesiąc, październik, a jak wiemy, jest to miesiąc przede wszystkim różańca. Dlatego też, kochani, w miesiącu różańca, pamiętajmy właśnie o różańcu, pamiętajmy o codziennym nabożeństwie październikowym, albo w kościele, albo w gronie rodzinnym, albo prywatnie, albo na paluszkach, albo w jakiś tam jeszcze inny sposób, ale przynajmniej cząstka różańca, a jak nie, to chociaż dziesiątka różańca, albo przynajmniej kilka zdrowaszek, żeby właśnie mieć tę świadomość, że jako ludzie wierzący, jako ludzie kochający Matkę Najświętszą, Królową Różańca Świętego, która tak bardzo zachęca do odmawiania różańca, że właśnie jesteśmy w takim czasie. Wszystkiego najlepszego na ten miesiąc różańcowy. Módlmy się do niej, Królowej Różańca Świętego. Poza tym, kochani, rozpoczęliśmy, jak powiedziałem, miesiąc październik, a oznacza to, że rozpoczyna się kolejny etap nauki w szkole, szkole średniej czy szkole podstawowej, ale rozpoczyna się też nowy okres dla studentów. Początek nowego roku akademickiego 2020-2021. Pozdrawiam studentki, studentów, profesorów i wszystkich, którzy właśnie wchodzą w tego rodzaju nowy okres. Kochanie, żeby to był dla Was czas błogosławiony, żeby Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, żeby była razem z Wami, żeby wskazywała Wam właściwą drogę, którą żeście wybrali, żebyście utwierdzali się na tej drodze i żebyście byli coraz bardziej przekonani, że tą drogą, którą żeście wybrali, warto iść, bo ona prowadzi do tego celu, który sobie żeście wzajemnie wyznaczyli. No właśnie, jest okres pandemiczny, także ten okres pandemiczny na pewno nas bardzo mocno zubaża, bardzo mocno tak utrudnia nam życie. Popatrzmy, no, nie tylko w Polsce, ale w całym świecie i w naszym kochanym mieście Suwałki, czy w okolicach Suwałk, czy w ogóle w naszym środowisku na Suwalszczyźnie, coraz więcej przybywa tych ludzi właśnie chorych. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że nie zawsze jesteśmy ostrożni, nie zawsze przestrzegamy to, co nazywa się właśnie przepisem pandemicznym, to, co nazywa się odpowiednią odległością, to, co nazywa się higieną rąk, to, co nazywa się noszenie maseczki, zwłaszcza w tych przestrzeniach zamkniętych. Kochani, jak wiemy, w tych sprawach pandemicznych, w tych sprawach zarazy jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o pomoc ten duchowy, pomoc ten święty rok. Popatrzmy, w moim zapleczu widzimy właśnie rzeźbę świętego Rocha. Jak on wygląda, ten święty Roch, no to właśnie widzimy na tej rzeźbie, ale mam tutaj taki też obrazek. Pan redaktor niechaj przybliży. To właśnie jest święty Roch. Jak wiemy, ten obrazek został wydany z racji 300-lecia naszego miasta Suwałki. I kochani, właśnie jest to też obraz z witraża kościoła świętego Aleksandra, czy jak to woli, konkatedry świętego Aleksandra. Modlimy się do świętego Rocha. Jest tutaj taka też wspaniała modlitwa. Myślę, że wielu z nas takie obrazki posiada w domu, żeby to nie była tylko zakładka do książki, czy jakiś tam inny gadżet leżący na półce gdzieś daleko i wysoko i gdzieś głęboko też schowany. Niech to będzie właśnie obrazek, na który z wiarą i z nadzieją spoglądamy w tych czasach pandemicznych, w tych czasach zarazy. A modlitwa do świętego Rocha jest następująca. Zechciejmy właśnie tą modlitwą pomodlić się choćby teraz. Boże, który świętemu Rochowi obiecałeś
powiedziałeś przez swego anioła, że każdy pobożnie go wzywający będzie wolny od wszelkiej zarazy, spraw, abyśmy się do niego uciekając z mocy jego zasług zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała i duszy przez Chrystusa Pana naszego. Oczywiście choroba ciała czy choroba duszy, mamy na myśli przede wszystkim chorobę ciała, a więc właśnie pandemię, a więc tego koronawirusa. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiaj jak wiemy jest 4 października i gdyby nie było niedzieli, to byśmy wspominali świętego Franciszka z Asyżu. Właśnie święty Franciszek, jak wiem, jest patronem ekologii, jest patronem przyrody, jest tym, który bardzo ukochał przyrodę, ukochał słońce, ukochał zwierzęta, z nimi rozmawiał. Oczywiście są to legendy, ale legendy, które mają bardzo ważne przesłanie, że przyroda to nie jest jakaś tam krowa dojna, którą musimy wykorzystać aż do końca, ale to jest nasza współsiostra. Mamy z nią żyć tak dobrze, że już lepiej nie można żyć. Mamy ją kochać, bo ona nas kocha, ona nas karmi, ona daje nam świeże powietrze, ona daje nam tlen, ona daje nam to wszystko właśnie, co potrzebne jest dla naszego życia. Niech święty Franciszek, patron ekologii, patron właśnie tego wszystkiego, co nazywa się przyrodą, niechaj będzie dzisiaj w sposób szczególny z nami, a te czasy, które obecnie przeżywamy, są właśnie takimi czasami, kiedy, że tak powiem, bierzemy na warsztat przyrodę, ochronę zwierząt, ochronę wszystkiego, co żyje i co chwali Boga, żeby się święty Franciszek uczył nas tej odpowiedzialności, żebyśmy z szacunkiem odnosili się do niej, przyrody naszej siostry. Oczywiście pozdrawiam też bardzo serdecznie dzisiejsze solenizantki Franciszki, dzisiejszych solenizantów Franciszków. Niech wam Pan błogosławi, a Wasz patron święty Franciszek niechaj Was też wyprasza, wspiera Was i wyprasza te łaski, które są Wam, drodzy solenizanci, drogie solenizantki, potrzebne. Pamiętajmy też, że papież Franciszek przyjął imię świętego Franciszka, dlatego też dzisiaj łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlimy się w jego intencji o to, żeby on właśnie swoją postawą otwartą na każdego człowieka, bez względu na jego przekonanie, bez względu na jego preferencje takie czy inne. On kocha każdego człowieka, bo każdy człowiek jest dziełem Boga, każdy człowiek jest obrazem Boga, czasem bardziej doskonałym, czasem mniej doskonałym, czasem zniszczonym, czasem może niezniszczonym, ale jest obrazem Boga. Więc niechaj właśnie Ojciec Święty, święty Franciszek, patron świętego Ojca Franciszka, niechaj daje mu siły. Jest on już, jakże tak powiem, trochę podeszły w latach, bo powyżej 80, ale Pan Bóg daje mu siły i Pan Bóg daje mu łaskę, żeby posługiwał współczesnemu Kościołowi, tym Kościołowi, do którego my należymy i który współtworzymy poprzez swoją obecność nie tylko Kościołowi, ale współczesnemu człowiekowi. Wszystkiego najlepszego na nowy październikowy rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.